Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Dziś nad Europą będą przeważać wyże. W zasięgu niskiego ciśnienia znajdzie się północna i południowa część kontynentu. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie pole podwyższonego ciśnienia. Natomiast później zatoka niżowa i front atmosferyczny. Napływać będzie do nas wilgotna masa powietrza. Pogodnie na południowym zachodzie i wschodzie oraz w pasie od Białorusi po północne Włochy. Na pozostałym obszarze dużo chmur. Nad Wyspami Brytyjskimi oraz Bałkanami deszcz, nad Skandynawią śnieg. Najchłodniej w Moskwie, a najcieplej w Madrycie, do 21 stopni. I spójrzmy na mapę naszego kraju. Sporo chmur, przelotny deszcz lub mżawka na wschodzie. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale bez opadów. Od 3 do 4 stopni na Warmii i Mazurach. Najcieplej na południowym zachodzie, od 8 do 9 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1024 hektopaskale. Przed nami przegląd regionów. Zapraszam.